Jechał krosowym motocyklem w niedozwolonym miejscu, prowadził pomimo sądowego zakazu i jakby tego było mało, był kompletnie pijany. Taką listę przewinień ma na swoim koncie 30-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego, zatrzymany przez policjantów. Młody mężczyzna, jadąc na motocyklu krosowym po drodze publicznej w jednej z podgłogowskich miejscowości, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, szybko ustalili, że 30-latek popełnił jeszcze kilka innych wykroczeń. Pierwsze, co rzuciło się im w oczy, to że poruszał się na drodze publicznej motocyklem krosowym. Taki motocykl może być używany tylko i wyłącznie na torze, w zawodach sportowych, do jakichś ćwiczeń, natomiast nie jest dopuszczony do jazdy na drodze, a więc mamy pierwsze wykroczenie. Druga sprawa, po sprawdzeniach okazało się, że mężczyzna ma zakaz, aktywny zakaz sądowy kierowania jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi od 2017 roku. No i wyszło jeszcze na jaw, że jest nietrzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu. Tak jak długa jest lista zarzutów postawionych 30-latkowi, tak też długa jest lista kar, jakie grożą mu za wszystkie przewinienia. Grozi mu tutaj kara do 5 lat pozbawienia wolności, bo taka jest kara za naruszenie sądowego zakazu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwym grozi karę do 2 lat pozbawienia wolności. W związku ze szkodami, jakie wyrządził, mężczyzna musi się liczyć także z odpowiedzialnością cywilną i związanymi z tym kosztami.